Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Piątkowa wichura zerwała znaczną część dachu z budynku przy ulicy Wojska Polskiego 23, budząc przerażenie wśród lokatorów budynku. Od kilku dni w mieszkaniu położonym poniżej zerwanego dachu słychać łomot blach i wycie wiatru. Do poustawianych misek z sufitu leje się woda. Nie został zabezpieczony dach. Z prośby do strażaków z mojej, to jakby mnie jako właściciela pożałowali strażacy, założyli folię na strop. Ze strony strażaków powiedzieli, że więcej oni, to nie jest ich działka, po prostu musi to zrobić ZBM. Pracownicy administratora pojawili się w budynku dzisiaj przed południem. ZBM do dzisiejszego dnia nic nie zrobił, gdzie po nocy zaczęło mi mieszkanie zalewać. Bo część dachu jest zerwana na całej części mieszkania. Po interwencji ZBM-u do straży, tak samo dzisiejszego dnia, stwierdzili, dołożyli tylko dodatkową folię mi na strop. Powiedziano mi, że dopiero będą interweniować gdzieś w kwietniu z robieniem dachu. Przestrzeń nad mieszkaniem kobiety faktycznie budzi grozę. Hulający wiatr, śnieg, deszcz i gruba warstwa ptasich odchodów, na których leżą martwe ptaki. Jak nas poinformował dzisiaj prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych, spółka administrująca budynkiem jutro przyśle do niego ekipę robotników, których zadaniem będzie solidniejsze zabezpieczenie budynku. Na ten moment wiem, że zostały wykonane takie pierwsze prace zabezpieczające związane z zabezpieczeniem stropu. Natomiast jutro już zostanie rozciągnięta folia na całej powierzchni, uszkodzonej powierzchni dachu. No tak mogę powiedzieć tylko, że ta sytuacja oczywiście była nieprzewidziana, ale przewidziana przez nas wcześniej była sytuacja, gdzie chcemy wymienić w ogóle dach na tym obiekcie, tak jak chcemy wykonać inne prace, a mianowicie podłączyć chcemy ten budynek do sieci centralnego ogrzewania i to mamy zamiar zrobić w tym roku. Wskazany zakres prac jest marnym pocieszeniem dla mieszkańców budynku, którzy dzisiaj są dosłownie bez dachu nad głową, a przed kapryśną aurą chroni ich tylko warstwa folii na mokrym stropie.